Witam Was, moi kochani. Jedziemy z sufitami, zaprawki porobione, czyli szpachlówką szybko schnącą, dziurki poogarniane, delikatnie na półsucho przegruntowane i robimy tikurilną Optiva White farbą, czyli nie robimy antyrefleksem. Powiem Wam szczerze, nie lubię tych farb, bo zostawiałem taką jakby powłokę matową, nie idzie nawet przetrzeć, jak się jakiegoś koprucha zabije czy coś, to tragedia. Tak samo było z dwuecką, tak samo jest z tą antyrefleksem z Tikuridli, więc lecimy Optivą White. Będą ściany malowane na przedpokoju też na biało i na dole też na biało, ale to co mówię, na razie jadę tylko sufity i nic więcej. Ściany ewentualnie później na sam koniec będą pryśnięte albo będą zrobione wałkiem. To zobaczymy, jak tam się uda z tymi meblami tutaj to wszystko ogarnąć. Dobra. Ja mam ustawione dysza 518, zielona z Graco, także farba bez rozcieńczania, bez dodawania wody, no i jedziemy. Zawsze sobie sprawdzam, czy nie pisze mi po boku gdzieś taka struga, więc możemy śmiało zaczynać. No i tutaj ruchy muszą być zagęszczone, troszkę gęściej to trzeba będzie nakładać, zobaczymy jak to siądzie. Czyli takimi ruchami wolniejszymi, żeby nie narobić sobie kłopotów. I to co mówiłem, pół na pół wchodzi. Nie będę nagrywał, bo strasznie pryska widzę i cały będę opierdzielony włącznie z kamerą. Dobra, ja jadę, pokażę Wam tylko efekt. Dobra, sufity mamy zrobione, czyli pomalowane. Musi podosychać, wiadoma sprawa, teraz nie ma co oceniać. Robiłem same sufity, tylko powiem Wam, nic więcej. Ściany zostawiam, bo jak będziemy coś wnosić czy cokolwiek, na razie niech tak jeszcze są, ale sufity mamy ogarnięte wszędzie. Tu już dosycha momentami i tu ta sama sytuacja, czyli zrobiony tylko sufit i tutaj też sufit ogarnięty łącznie z tamtym. Belki zostawiamy, bo będą inny kolor. No i tyle w zasadzie. Tyle jeżeli chodzi o pryśnięcie. Widzicie, tu jeszcze coś wyszło, więc trzeba będzie to poprawić. No zdarza się, człowiek też tam czasem nie zauważy, ale nic na to nie poradzimy. Dobra, moi drodzy, ja myję maszynę i będę szykował sobie płytki na tamte schody, czyli robił skosy, bo wymierzam jakie trzeba. Na razie dzisiaj nie będę się tutaj wciskał z sklejeniem, ale myślę, że jutro już zaczniemy robić zaś ten drugi bieg tych schodów, żeby to uciekać też z tym. Sam Sebastian skończy kostki, robić te cegiełki i zejdę na dół do piwnicy. Dobra, ja setnę teraz płytki na schody, czyli docinam. Ustawioną mam maszynę, zaraz Wam pokażę o co chodzi. Tu mam dwie wyszlifowane na stopnie i dwie na piony. Potem zostanie to obcięte na wymiar, z reszty pójdzie na cokolwiek. Taki jest plan. Tu sobie ustawiłem już ten kątownik na wymiar. Wszystkie schody są jednakowe, więc jak najbardziej możemy z tego teraz skorzystać. Czyli polega to na tym, że przystawiam sobie płytkę w ten sposób. Ważne, moi drodzy, żeby maszynka brała kąt prosty, czyli żeby w tym miejscu był kąt prosty, żeby nie było, jak tutaj mamy przykładowo 30, a tutaj wyjdzie 29,5, no to już będzie lipa troszeczkę. Tą maszynkę już mam przetestowaną na wszystkie sposoby, więc dociskam tylko do kąta i jednym cięciem ogarniam i mamy w zasadzie dwie połówki zrobione. Czyli tak jak mówiłem, jedna pójdzie na pion, druga na poziom na stopniu i w ten sposób sobie, no taki dzisiaj będę miał taką dzisiaj robotę, żeby poszykować sobie te schody, bo jutro najprawdopodobniej, jak Sebastian skończy na górze te cegły, to będę już mógł lecieć od góry do dołu. Łącznie z te skosy też zobaczymy, jak się uda, dzisiaj zdążę, to poszykuję, jak nie, no to będą na jutro. Chodzi o to, żeby potem tylko wyodkurzać, wyczyścić i kleić płytki. Przyspieszy to troszeczkę robotę, więc w ten sposób korzystam z tego ustawienia. Trochę tych szlifów mam do zrobienia, ale jest maszyna, jest dobra tarcza, więc nie ma problemu, żeby to ogarnąć tam. Czy jak robię cokolwiek,
Jak będę robić cokolwiek, to też sobie ustawię na równo i wtedy mamy pewne, że wszystkie cokoliki trzymają jeden wymiar. Jak zrobimy przykładowo 7,5 czy 8, to tam jeszcze do ustalenia z inwestorem, no to w takim układzie dzięki temu kątowniczkowi mamy potem wszystkie płytki jednakowe. Tylko tak jak mówię, warunek, żeby maszynka po prostu trzymała kąt prosty. Żeby była dobrze ustawiona, to nie ma problemu. Ok, mamy tą ścianę do rozmierzenia. Jeżeli chodzi o cegłę-licówkę, mamy teraz trochę lepszy temat. W sensie cegła, faktycznie licówka to jest, czyli to jest te lico z cegły obcinanej, tej starej, tak jak powinno być. Natomiast tamte to są te środki, czyli to co zostaje jeszcze cięte w ten sposób, czyli ten środek to mamy u góry tam zrobioną. Czyli ten efekt tutaj będzie na pewno zdecydowanie lepiej się prezentował w tym miejscu, no bo ta cegła naprawdę jest, no robi robotę wam powiem, robiliśmy te tematy już nieraz. Więc wiem o czym mówię. I teraz tak, żeby to dobrze rozmierzyć, bo mamy do zrobienia całą ścianę tu. Więc ta ściana, zrobiłem sobie tutaj kreskę do poziomu od belki i najrozsądniej będzie zrobić to w ten sposób, żeby tutaj jechać cegłą, czyli mamy pod kreskę, idealnie do sufitu nam pasuje. Natomiast tu, w tym miejscu wyjdzie nam docinka na tej odległości tu. I teraz tak, żeby to udźwignąć tej docinki, możemy zrobić jakby dwojako. Możemy zrobić jadąc tutaj od poziomu, czyli trzymać się sufitu i zjeżdżać na dół, tylko że już tutaj widzę na tym etapie, zostawiając fugę, mamy coś takiego, czyli ta cegła, wyjdzie nam tu taki pasek lub szeroka fuga. No nie chciałbym tego robić, bo następna przyjdzie w ten sposób. Widzicie, czyli taki by był problem tutaj do zrobienia. Do zrobienia i tutaj też by wyszedł nam pasek, więc żeby uniknąć tych pasków, no moim zdaniem lepsza opcja jest dociąć tutaj na całej długości, tym bardziej, że ta cegła będzie trochę ścięta tylko, więc nie będzie aż tak widoczna i tego będziemy się trzymać. I teraz co jest ważne przy rozmierzeniu tej naszej cegły, mierzymy sobie zawsze szerokość, mamy tutaj 7, czyli standardowa wysokość. I dobrą opcją jest zrobić sobie kreski co 8,5 cm. Tak myślę, że to będzie ok, żeby te 1,5 cm tej fugi było na tej cegle. Czyli jak mamy teraz tą naszą ścianę, czyli ta kreska będzie naszą jakby matką, od której będziemy się trzymać. Przejedziemy sobie z nią do końca. Ale to nie ma znaczenia, czy my zaczniemy sobie kreskować tu i rysować do poziomu, czy zaczniemy z tamtej strony, naprawdę nie ma znaczenia. Sufit jest zrobiony do poziomu, więc tak czy siak musi to pasować. I teraz o co chodzi? Tutaj odmierzając 8,5 cm, to musicie sobie rozłożyć teraz mniej więcej kilka cegiełek. Czyli umówmy się, że rozłożymy sobie te 3 cegiełki. Już wzorkowo widzimy i zawsze trzymać się tej dolnej kreski, czyli jak układacie, góra was nie interesuje, góra się jakby sama poprowadzi, natomiast cegła staram się zawsze układać, oczywiście tutaj na oko też robimy tą fugę, staram się układać w ten sposób, żeby było do kreski, nie tak do góry patrzeć, tylko tu kreska na dole. I teraz tak, tutaj mamy, przykładam sobie następną cegłę, losowo biorę po kolei, nie przebieram gdzieś tam z paczki i tu mamy następną cegłę. I teraz tak, jeżeli nam taka fuga odpowiada, no to tego się trzymamy. Nic więcej nie trzeba robić. Możecie zrobić przykładowo centymetrową fugę, tylko potem te fugowanie no już jest utrudnione, tak? Bo trzeba by było wciskać w tak drobną fugę, jest problemem, żeby to ogarnąć i wydobyć całą tą wartość tej cegły, bo ta fuga będzie zrobiona gdzieś w tym miejscu i chodzi o to, żeby te wszystkie szczerby, które tutaj są, nie zostały oczywiście zafugowane, tylko żeby one były widoczne. To daje ten efekt tej cegły licówki tak zwanej, więc ja sobie zawsze robię 1,5 cm. Można sobie zrobić jakiś kawałek deseczki, przyrząd czy jakąś miarkę z czegokolwiek lub po prostu do metrówki mierzyć po 8,5 cm, rozmierzyć do ściany. Ale za czym to zrobię? Odmierzę sobie wysokość od dołu do góry.
czyli tą kreskę, którą mam tu narysowaną. I mamy 233 cm. W tym miejscu wychodzi 233 cm, czyli piszemy sobie 233. I teraz tak, kalkulator, bo bez tego na budowie nic nie działa. Czyli w ten sposób 233 dzielimy na 8,5, 27,4, czyli prawie 27,5 rzęda nam wyjdzie tych cegiełek tutaj do dołu. I żeby uniknąć tej połówki naszej, no to wystarczy sobie te 233 razy 20. Czekajcie chwilę, bo coś się zakręciłem teraz. 233 razy 28, tak? Nie, 27 by trzeba było zrobić. Razy 27. No coś mi tu zaś nie pasuje. Dobra, czekajcie, zaraz do was wracam, bo już mnie to zaś zaczyna. Dobra, to jest nasz wynik, czyli to co mieliśmy, 233 razy 8,5 wychodzi 27,4, czyli tyle rzędu by wyszło, 27,4. Więc teraz zrobimy 27, tylko zróbmy 28 rzędów razy 8,5. 238, czyli nadbywa nam 5 cm jakby mamy powyżej. I teraz tak, możemy sobie zostawić już te 5 cm tej naszej różnicy, czyli z tej licówki dokładnie byśmy obcięli 5 cm przy samym dole. Czyli by był taki wymiar, w tym miejscu by musiała być docięta na 5 cm. I powiem wam, że chyba tak zostawimy, że będziemy lecieć normalnie i ten kawałek się utnie tej cegły i też to nie będzie widoczne przy samym dole, bo nie będzie tutaj cokolika, tylko płytką licówką lecimy do samego dołu. Tak jest ustalone z inwestorem, więc tak to będzie robione i tak to zostawiam. Czyli mamy 27,5 rzęda, czyli praktycznie 28 nam wyjdzie rzędów plus ten 1,29 i ta docinka. I tak to tutaj zostawiamy. No i teraz wystarczy sobie rozmierzyć całą ścianę po 8,5 cm. Możecie zrobić 80, przykładowo 4 mm i na tych 27 rzędach już zrobicie tą stratę tych 2 cm i praktycznie wejdzie cała. Więc tak też można to rozwiązać, żeby nie musi to być idealnie 1,5 cm fuga, może być zrobiona 14 czy tam 13 mm. No według mnie ten centymetr tej fugi jest troszeczkę za mało. Za mało i strasznie niewygodne do fugowania. A efekt, to co mówię, musimy uzyskać te wszystkie nasze lica, żeby coś tu było widać. Czyli fuga będzie gdzieś do tego momentu robiona. W ten sposób to będzie wyglądać, żeby nie przykrywać całych tych tutaj, no tej wartości w zasadzie, tej cegły, która powinna być uwidoczniona. Dobra, rozrysuję sobie to i zaczniemy układać. Pokażę wam, jak startnąć z tą cegłą. Nic trudnego naprawdę, także to sobie będziecie mogli, jeżeli będziecie chcieli u siebie gdzieś tam zrobić, czy jak tam, czy komuś zrobić. Także nie bać się takich robót. Naprawdę nie jest to nic trudnego. Dobra, mam to pokreskowane, czyli zrobiłem sobie z kawałka płytki na 83 mm. Tak to zostawiamy. Czyli mam pokreskowane do dołu i od tego można teraz albo ustawić laser i na każdą kreskę tylko obniżać. Też jest taka opcja, żeby już tego nie rysować. Tyczkę by się postawiło i by sobie tylko przesuwał każdy poziom. Lub można z drugiej strony zrobić powtórzenie, strzelić sznurkiem traserskim albo po prostu poziomicą przerysować i też to jest opcja dobra. I teraz tak, tu zobaczcie sobie, na tej wysokości wam pokażę, czyli będziemy trzymać się tej dolnej kreski z jednej i z drugiej strony i mamy taką fugę na palec, czyli praktycznie to co chciałem uzyskać i kontynuacja. No i dzięki temu, że straciłem te 2 mm na całości, to ta ostatnia
Jak się znajdą cieńsze, to będą pasować bez niczego, a jak się nie znajdą, to po prostu troszeczkę dotniemy, bo ta fuga tutaj będzie minimalnie za mała, więc tutaj tylko trzeba będzie liznąć tą cegłę z dołu. Na maszynie to machniemy i będzie ok. I będzie nam wchodzić cała, czyli będziemy mieć rozmierzone to w ten sposób, że mamy cegłę po całości do samego dołu. Jedynie tu wyjdzie nam ta, przepraszam, tutaj wyjdzie nam ta docinka, czyli ten centymetr, półtora trzeba będzie ściąć tej góry i nic więcej. I tak to zostawiam. Druga sprawa jeszcze, na co trzeba zwrócić uwagę, to rozstaw klinkietów. Tutaj przychodzą dwa klinkiety. Jeżeli się okaże, że ten klinkiet będzie wychodził nam przykładowo, nie wiem, no policzmy to może. Raz, dwa, trzy, cztery. Na czwartym rzędzie. Jeżeli będzie wychodził nam na czwartym, a ten będzie nam wychodził na trzecim, no to musimy oczywiście podkuć trochę do dołu i ten kabel po prostu wypuścić na jednej wysokości. No to chyba jest rzecz normalna. My będziemy lecieć od góry do pewnego momentu, bo tutaj przychodzą jeszcze takie jakieś pochłaniacze dźwięków, które będą miały wymiar 120 na 63 elementy, będą tu wkomponowane w tą cegłę. Styl taki retro, więc myślę, że zrobią też tutaj robotę. No tak sobie inwestor tutaj wymyślił i tak też będziemy tego się trzymać. Więc rozmierzanie, zaraz my sobie to... Ja chyba postawię sobie, moi drodzy, laser, będzie mi to wygodniej robić i do lasera będę jechał każdą warstwę. Kreski mamy, więc mamy się czego trzymać. To będzie najpewniejszy sposób i tak też zrobimy. Zaraz wam pokażę, jak kleić, jak startnąć. No i myślę, że będziemy jechać od tej strony w tamtą. Jeszcze sobie zmierzę teoretycznie szerokość ściany. Spróbuję porysować lub możemy zrobić losowo, wybierając cegłę. Tylko musicie się liczyć z tym, że one też nie są równe. Różnią się czasami, widzicie, więc takie wymiarowanie w zasadzie jest tylko nachybił, trafił. Nic więcej. A jakbyśmy chcieli to zwymiarować w ten sposób i tu fuga, oczywiście na oko można to zrobić, żeby to oblecieć jakoś mniej więcej, zobaczyć jak to wyjdzie, ale czy to wyjdzie dziewiątka potem, czy wyjdzie połówka. To już po pierwszej warstwie jakby będzie ewidentnie widać. Tutaj nic się raczej nie będzie działo złego, jeżeli będziemy sobie jechać od jednej ściany. Ja myślę, że będziemy zaczynać od tej ściany, czyli jechać tą prostkę, bo tu jak się wchodzi do pomieszczenia, to ta ściana będzie szła na pierwszy szlak, jak to się mówi, czyli najbardziej widoczny będzie ten narożnik tutaj. Tam już potem może troszkę mniej, więc wszystkie docinki ewentualnie skumulujemy z tamtej strony. Ale dla własnej ciekawości chcę zobaczyć tylko, jak to wyjdzie. I Sebastian tu sobie przywiezie rusztowanko, ja mu to zaraz zacznę tylko to robić i jest ok. No i tu wyjdzie taka docinka mniejsza, tak? Czyli ta docinka będzie z tamtej strony. No i tu możemy zacząć potem od dziewiątki, żeby te wiązanie starać się układać pół na pół. Czyli żeby było w ten sposób. Położę wam to na ziemi, czyli jak wkładziemy cegłę z tą naszą fugą, czyli wiązanie, żeby było jednak w ten sposób, starać się, żeby ta połówka była w miarę równo, nie w ten sposób, no bo to będzie troszkę lipa wyglądać, więc tak jak to ma być, czyli wiązanie pełne i wtedy mamy efekt uzyskany taki, jaki byśmy chcieli uzyskać. Dobra, moi drodzy, będziemy korzystać z lasera, czyli będziemy trzymać się tych zielonych kresek, które tutaj mamy i po kolei będziemy mogli sobie tylko przesuwać na dół. Jest to na tyczce podparte kartonikiem czystym, żeby już nie uwalić, bo sufit jest przemalowany i pomału będziemy sobie w ten sposób robić, ustawiać. To można regulować, można podjechać sobie potem pod krętłem do góry, na dół, więc to jest akurat korzystne. Ustawiam sobie zawsze na środku tego naszego uchwytu i podjeżdżam w górę tutaj w ten sposób i możemy teraz sobie zregulować na dół, obniżyć troszeczkę, już nie przesuwając. No i dobra, i mamy idealnie w tej naszej kresce w środku i tego będziemy się trzymać. I teraz klejąc wystarczy do lasera, wiązkę mamy po całości,
i nic więcej nie trzeba. I po kawałku przesuwać, nie będziemy tego już potem obrysowywać. I w ten sposób będziemy kleić, czy tam będzie troszeczkę wchodzić na nasza cegła, czy nie. Możemy się już tam według siebie to jakoś tam rozplanować. Można zrobić w ten sposób, że tam troszkę nie wchodzi i mamy pewność, że ten dół jest ładnie zlicowany. Więc będziemy korzystać, myślę, z najprostszej możliwych opcji. Ale tak jak mówię, jeżeli nie ma lasera, można zrobić to samo. Można zrobić to samo po prostu z dwóch stron rysując szczelić sobie sznurem traserskim. Można też i poziomicą przenieść. I tutaj teraz widać 20,5 cm jest do sufitu. W tym miejscu jest to samo, więc to co mówiłem, sufit jest do poziomu zrobiony, mimo tego, że był robiony na krążkach. Ale to tak samo idzie, pokazywałem wam wcześniej na filmach, jak to wypoziomować. No i teraz zrobimy troszeczkę kleju. Będziemy robić też na Euromixie, na tym klasy S1. Nic tu nie będziemy zmieniać. I pokażę wam, jak w prosty sposób sobie to ogarnąć. Czyli my polecimy od tej strony w tamtą, to co mówiłem. Dobra, moi drodzy, mam klej. I teraz tak, żeby pokażę wam na kilku sztukach, bo to będzie sobie Sebastian tutaj ogarniał. Ja nie będę tego robił. Wystarczy przetrzeć tą powierzchnię. Ona jest cięta wodą, więc nie ma tutaj mowy o jakimś tam zapyleniu tego czy czegokolwiek. I sprawa wygląda następująco, bardzo prosto. Smarujemy sobie klejem w ten sposób, nie grubo. I od góry patrząc przyciskam tylko do rozpłynięcia się kleju i zostawiam. I ta płytka już macie pewność, że ona nigdzie tam wam nie zjedzie. Czyli mamy ten temat tutaj jakby ogarnięty. I następna, i następna. Także praca nad tym jest dość prosta. Druga sprawa, nie przebierać płytek, brać po kolei jak leci, jaką wezmę, taką kleję. Taki sposób jest najlepszy z tego względu, że jak zaczniecie wybierać przykładowo jakieś tam lepsze według was, no to potem zostaną wam te gorsze na koniec. No i ta ściana nie jest jakby jednolita, tylko jest troszeczkę taka poskakana. I w ten sposób tutaj do lasera pilnować, tylko żeby było. Fuga oczywiście z oka to robię, już tutaj się jakoś tam nie staram za bardzo. Widzicie, tu wżer jest powyżej, tak samo tutaj, więc tak zostawiam. I następna kostka. Tak jak mówię, biorę po kolei, nic nie wybieram. Czyli ta strona nasza będzie jakby, jak dacie za grubo kleju, to po prostu musicie i tak go tak docić, żeby on się wycisnął po prostu i doszło jakby do tego punktu naszego. I w ten sposób. I następna. Także, żeby uzyskać jak najlepszy efekt, brać po kolei, tak jak macie w tych koszykach, z koszyka i jechać z klejeniem, nic nie kombinować, naprawdę, bo to się po prostu nie opłaci. Uwierzcie mi, bo wybieracie sobie jakieś lepsze, potem te gorsze zostaną na koniec i to już jest w ogóle katastrofa. No i teraz następną będziemy kleić w ten sposób, że zaczniemy sobie od całej, czyli tu będzie przyklejona w całości, te wżery też idealnie to potem wygląda. Zobaczycie, jak to zafugujemy i oczywiście jak laser będzie poniżej i kolejna i wtedy robimy docinkę, oczywiście docinka ciętym do ściany, a tym poszarpanym do tej kolejnej cegły. I cała filozofia. Tutaj już nic z tym nie robię. Ten nadmiar kleju zostaje, bo tak czy siak przyjdzie tutaj fuga, więc nie ma się co z tym nawet zabawiać. Szkoda roboty. No i cała ściana jest do wyklejenia w tym miejscu. Ten narożnik plus ten filar, który jest jeszcze nieprzygotowany, ale za chwilę też będzie. No i tak to wygląda, moi drodzy. Ta cegła zrobi dużo lepszą robotę niż tamta, bo tak jak mówię, ta licówka jest typowa licówka cegły ciętej, tej oryginalnej. Natomiast tamta jest z tego, ten środek tutaj jeszcze wybierany i też sprzedawany. No wiadomo, handlują czym się da. Natomiast ta ma dopiero efekt taki, jak mi się najbardziej podoba, ale to wiecie, jak to jest, o gustach się nie dyskutuje. Także tak to wygląda. Zostawiam tą robotę Sebastianowi. Po pierwsze niech się uczy tego, a po drugie no ma co robić przynajmniej tutaj, w sensie tym, że wiem, że zrobi do porządku i nie muszę go tam pilnować. Dobra, ja mi zostaje chyba wziąć się za te schody u góry, wyodkurzać tam
i tyle. Tam jeszcze przejdziemy na górę, wam pokażę jedną sprawę, bo zrzuciliśmy grzejnik, żeby po prostu go zafugować. Znaczy nie zafugować, tylko żeby go po prostu tam obrobić z drugiej strony za grzejnikiem. Takie, o takich rzeczach też trzeba pamiętać, jeżeli się po prostu chce zrobić do porządku. Tu już nie podpinałem planeksa, tylko Darek to ręcznie wyszlifuje. Czyli za grzejnikiem wyszpachlowane, zostanie zagruntowane i pomalowane już pod kolor, taki jak wyjdzie docelowo. Oczywiście wcześniej odpylone i grzejnik zostanie z powrotem wrzucony. Także tak to wygląda. Tu Sebastian już końce kury powklejał. Został mu tylko ten dół. Oczywiście ta ostatnia zostaje i dalej wchodzi z fugowaniem, a Sebastian idzie na dół robić tamtą cegłę, którą wam przed chwilą pokazywałem. Tak to wygląda tutaj, moi drodzy, czyli docinka u góry, to co wam mówiłem, się zafuguje, praktycznie będzie niewidoczna. Tutaj weszła cała płytka, znaczy cegiełka, więc w ten sposób to wyszło. Sufit możecie sobie zobaczyć, też bialutki, fajna ta farba, powiem wam, to Tikurilla. Ładnie kryje, ta biel jest taka pełna, więc troszkę lepiej niż ta dwueska nieszczęsna. Więc myślę, że będziemy kontynuować pracę na właśnie tych materiałach. No, tu się podfuguje tutaj pod tą belką i też to się straci, bo to będzie taka jedna linia. Belki będą na bordowo malowane, więc też jakby odróżnione od tego sufitu, pokażą wtedy tą bieldę już tak ostatecznie. Przejdziemy zaraz na górę, wam pokażę, co tam się udało dzisiaj zrobić. Z daleka tak to wygląda. No myślę, nawet nie podpadnie, że tam jest różnica tych poziomów. Musiało tak być z tego względu, że tutaj szliśmy jak najwyżej z sufitem. Natomiast tamten sufit jest robiony po to, żeby weszły też halogenki. Będą trzy światełka tam zamontowane i dlatego jest taka różnica. Inwestor jest świadomy tego i tak też było z nim uzgodnione. Dobra, lecimy za chwilę na górę. To jeśli chodzi o płytki, tyle udało się zrobić. No niewiele, ale tak jak mówię, ja wam nie muszę się z niczego tłumaczyć. Zacząłem późno, bo mieliśmy tutaj innych robót trochę do ogarnięcia, między innymi z tym grzejnikiem trzeba było się uporać. Jutro będę kontynuował, czyli sobie wkleję tą jedną tutaj z taśmami pozaklejam, czyli te 3 stopnie zakończymy, 4 w zasadzie na gotowo i będę kontynuował dalej na dół. Natomiast tu mi zależało, żeby to ogarnąć w ten sposób, bo jutro będziemy chcieli zamontować tutaj drzwi, które też będą musiały być obrobione tą cegłą. To co wam mówiłem, zakończyć temat. Tu Darkowi jeszcze trochę fugowania zostało, ale to się skończy jutro na spokojnie. I w ten sposób wygląda ta cegła. Też myślę, fajny efekt, jeżeli chodzi o taką jakąś po prostu odmianę na tych ścianach. Przyjdzie tutaj umeblowanie. Ściany będą beżowe, to chyba wam już pokazywałem, czyli w ten sposób zrobione. Za grzejnikiem, no tu zawsze mnie strasznie irytuje, bo w tym miejscu po prostu wiecznie jak się to zapina ten grzejnik, to się gdzieś tam szkubnie, ale już z tej strony jest to do naprawienia. Za grzejnikiem jest gotowe, więc nie trzeba się martwić, że tam jest coś niedokończone. Sufit pomalowany, jutro Sebastian ogarnie ściany na gotowo. Oczywiście wcześniej będzie wysprzątane, wyodkurzane, żeby tego kurzu się stąd pozbyć. Potem wam pokażę, jak przygotować podłogę pod panele, co zrobić z takimi rzeczami. Gdzieś tam ktoś mi pisał, żeśmy troszkę tę podłogę zrujnowali. Nic to się nie dzieje, naprawdę nie dajmy się zwariować. Tu się pracuje na tym, a żadne zabezpieczenie tutaj raczej by się nie sprawdziło. Czy byśmy dali papiery, czy byśmy dali folię, to by było zrujnowane tak czy siak. Pokażę wam prosty sposób na to, jak zrobić z tym porządek i tyle. Także tak to się będzie tu prezentować. No też płytki czarne, czyli kontynuacja. Tu już wiadomo, dokąd będzie lamperia, bo taśmami jest oddzielone. Też musimy już pomału myśleć o tej żywicy, żeby załatwiać, malnąć klatkę. Czyli pomału, systematycznie będziemy pomieszczenia zamykać. Także tak to wygląda, moi drodzy, na dzisiaj. My kończymy. Miejcie się do następnego.